Nieszczęście spada na drogą mojemu sercu C.C. Dostaję anonimowy list od mniszki, na który odpowiadam. Intryga miłosna. Pewnego poniedziałku pod koniec lipca o świcie zbudził mnie lokaj, mówiąc, że Laura przyszła w jakiejś pilnej sprawie. Zdjęty złym przeczuciem, kazałem ją zaraz wprowadzić, i oto co za list mi przyniosła. Mój jedyny. Nieszczęście, które na mnie spadło wczoraj wieczorem, pogrążyło mnie w rozpaczy, tym większej, że muszę się z nim kryć przed wszystkimi w klasztorze. Mam straszliwy krwotok, i nie wiem, jak go zatamować, bo brak mi bielizny. Laura zaś mówi, że będę jej potrzebować bardzo dużo, jeśli krwotok potrwa. Zaufać mogę tylko Tobie, to też błagam, przyślij tyle bielizny, ile zdołasz. Jak widzisz, musiałam zwierzyć się ze wszystkiego Laurze, która jedna ma do mnie wstęp o każdej godzinie. Gdybym umarła, cały klasztor dowiedziałby się od czego. Myślę ciągle o tobie i drżę. Co poczniesz w swoim bólu? Och, moje serce, jakie straszne nieszczęście! Ubierałem się na gwałt, gorączkowo wypytując Laurę. Oświadczyła mi jasno, że chodzi o poronienie. Że należy działać w jak największej tajemnicy, aby ratować cześć mojej ukochanej, że wreszcie potrzeba tylko większej ilości bielizny, a wszystko dobrze się skończy. Te proste słowa zupełnie nie pasowały do dręczącego mnie niepokoju. Wyszedłem z Laurą i udałem się do pewnego żyda, u którego nabyłem sporo prześcieradeł i dwieście ręczników. Potem wpakowałem to wszystko do wielkiego worka i pojechałem z Laurą do murano. W drodze skreśliłem ołówkiem liścik do CC z prośbą, aby zaufała w pełni Laurze i że nie opuszczę mu rano, póki niebezpieczeństwo nie minie. Nim jeszcze wysiedliśmy z gondoli, Laura powiedziała, że dobrze zrobię ukrywając się u niej, aby mnie nikt nie widział.